Dzisiejszym tematem, tak jak powiedziałam na początku, będzie tanie podróżowanie, ponieważ kilka osób zwróciło uwagę właśnie na to, że dużo podróżuję i rzeczywiście tak jest. Spotkałam się też z różnymi takimi stwierdzeniami, bo wiecie, różnie są ludzie, że no okej, to musisz mieć dużo kasy, żeby tak podróżować. I słuchajcie, no coś w tym jest, oczywiście, żeby w ogóle podróżować, żeby w ogóle pozwalać sobie na jakieś tam przyjemności, bo nie oszukujmy się, są to przyjemności, no trzeba mieć jakąś gotówkę i to na pewno nie dzieje się od tak i musimy gdzieś tam na to te pieniądze uzbierać i mieć. Natomiast wcale nie jest prawdą, że trzeba być nie wiadomo jak majętnym i brzydko mówiąc zażynać się i nic nie robić, tylko po prostu cały rok odkładać na to, żeby gdzieś pojechać. Ja powiem Wam, że to rzeczywiście jest podparte faktami z naszego doświadczenia, ponieważ my podróżujemy i to nie są też podróże jakieś takie tylko i wyłącznie po Polsce, ale przede wszystkim zagraniczne, czyli już takie powiedzmy generujące większe właśnie koszty. No ale dobra, do celu, bo tak mogę tutaj Wam powierzchownie mówić i owijać w bawełnę, jak to wygląda, że nie trzeba być bogatym. Powiem Wam tak, zależy co lubicie, zależy jaki sposób wypoczywania lubicie. Od tego trzeba w ogóle zacząć, bo jeśli lubicie wypoczynek typu all inclusive, czyli jedziemy na wycieczkę zorganizowaną i mamy wszystko od do jakby zapięte na ostatni guzik, no to faktycznie tych pieniędzy trzeba mieć dużo. Jeśli chcemy jechać gdzieś bardzo daleko, no to automatycznie te loty czarterowe wliczone w koszt takiej wycieczki są potwornie drogie. No ze względu na tą odległość, jaką musimy pokonać samolotem, to nie oszukujmy się, te wycieczki będą kosztowały bardzo dużo pieniędzy. Jeśli jedziemy całą rodziną czy w dwójkę, no to trzeba to automatycznie pomnożyć przez tą ilość osób, więc tutaj nie ma szans, żeby ta wycieczka była tania. Natomiast jeśli zaczynamy troszeczkę kombinować i myśleć, w jaki sposób zrobić to tak, żeby coś zobaczyć, ale było to troszeczkę tańsze, aby nas na to było po prostu najzwyczajniej w świecie stać, no to uwierzcie mi, że można. I teraz przechodząc już właśnie do takich tutaj konkretów, jak to można zrobić? Trzeba troszeczkę kombinować, trzeba być trochę sprytnym i ja Wam powiem, że u mnie w związku, bo my jeździmy we dwójkę z moim mężem, takie właśnie takim kombinowaniem, że tak powiem, zajmuje się mój mąż. Nie ukrywam tego, że on rzeczywiście zajmuje się organizacją całej wycieczki, organizacją właściwie od zera do już mety, czyli do momentu, kiedy wracamy, ponieważ jest w tym dobry. Przekonałam się o tym wielokrotnie, że po prostu do tego się nadaje. Sprawdził się wielokrotnie i rzeczywiście, no, jeśli ktoś coś bardzo lubi robić, czy też może nie to, że bardzo lubi robić, ale coś mu wychodzi, no to ja się podporządkowuję i zdaję na jego gust, na jego zdanie. Oczywiście konsultujemy ze sobą te nasze wybory. Natomiast, tak jak mówię, on jest jakby takim głównym organizatorem. On się zajmuje tą kwestią taką właśnie organizacyjną i bardzo dobrze mu to idzie. I zaczęło się tak niewinnie, słuchajcie, bo my byliśmy, znaczy niewinnie, no może, nie, może dla kogoś z Was nie niewinnie, ale dla nas tak niewinnie, pojechaliśmy ponad 3 lata temu na wycieczkę do Stanów, pojechaliśmy do Chicago. I to była wycieczka, która też no, wydawała się dla wszystkich, jak gdzieś o tym powiedzieliśmy, wydawało się, że o Matko Święta w ogóle jak, no w ogóle Stany. To jest dość duży koszt po pierwsze, a po drugie jest bardzo duży galimatys, jeśli chodzi o papiery, o załatwianie wizy i tak dalej, więc dla nas to też było takie trochę, trochę taką rzeczą niemożliwą, taką trudną do zrealizowania, ale stwierdziliśmy, że spróbujemy, zobaczymy. Postaraliśmy się o wizę, dostaliśmy wizę właśnie turystyczną na 10 lat. Nie było żadnego problemu, absolutnie. Mieliśmy stałe zatrudnienie, też w miarę jakoś normalnie wyglądaliśmy, nie na osoby z ulicy, pierwsi lepsi, więc pojechaliśmy tak naprawdę do tej Warszawy, udało się, dostaliśmy wizę. Znaleźliśmy jeszcze zanim w ogóle o wizie, tak naprawdę znaleźliśmy dobrą okazję cenową na właśnie taki wyjazd, bo to jest podstawa, słuchajcie, trzeba znaleźć po prostu w różnych liniach lotniczych, trzeba znaleźć odpowiednią cenowo ofertę takiego właśnie przewoźnika, dlatego że jeśli nie, od tego trzeba mówię zacząć, to musi być w miarę odpowiednia cena, żeby nam się to kalkulowało, bo jeśli będzie to kosztowało 5 tysięcy za osobę, no to wiadomo, nie ma sensu. Jak trafimy na jakąś okazję, no to planując to odpowiednio wcześniej, wiadomo, możemy też zaplanować jakiś tam urlop w pracy, więc wtedy warto dalej w ogóle o
od tego zacząć i potem dalej następnymi krokami jakieś tam rzeczy wypełniać. No i my zaczęliśmy od kupienia wycieczki. No ktoś może z Was powiedzieć biletów, tak? Bo wyjechaliśmy akurat do rodziny, o czym za chwilkę Wam powiem. Natomiast ktoś może powiedzieć, kurczę, byliście szaleni, no bo tak naprawdę nie mieliście tej wizy. No dla wielu osób ta wiza to jest po prostu totalny problem, jakiś tam niemożliwością, żeby ją uzyskać. My jakby nie mieliśmy za bardzo takiego podejścia, takiego myślenia, bo stwierdziliśmy, że ludzie dostają te wizy, my chcemy turystyczną, nie jakąś tam na stałe, w związku z tym dlaczego mielibyśmy mieć problem. No i tak się zaczęło, dostaliśmy ją, więc pozytywnie, a pojechaliśmy do rodziny, ponieważ od strony mojego męża taka dalsza troszkę rodzina właśnie tam mieszka w Chicago, więc pojechaliśmy tam i w międzyczasie kupiliśmy sobie jakieś tam wycieczki, więc tak jak mówię, zaczęło się to w ten sposób i faktycznie tak jest, że takie sytuacje otwierają nam, jak to się mówi, horyzonty, ponieważ wtedy zaczynasz sobie zdawać sprawę, że możesz, że dużo rzeczy można, że takie miejsca, które się wydają być bardzo odległe, takie wręcz niemożliwe do zdobycia, nagle takie nie są. Nagle zaczynasz sobie właśnie uzmysławiać, że kwestia troszeczkę więcej postarać się, zastanowić, przemyśleć, coś pogłówkować, coś pokombinować i rzeczywiście te wszystkie takie niemożliwe rzeczy stają przed Tobą otworem. Oczywiście to nie jest tak, że każda wycieczka, każdy plan, gdzieś tam jakieś marzenie nagle urzeczywistni się, ale jest naprawdę dużo możliwości, żeby obejść te wszystkie koszty, które są z reguły właśnie przez tour operatorów narzucone. I my tak zaczęliśmy właśnie robić. Jeździliśmy na wycieczki różnego rodzaju, jeździliśmy na przykład do Rzymu, czy pojechaliśmy do Mediolanu, czy do Amsterdamu. To były takie typowo weekendowe, 3-4-dniowe wycieczki. W momencie, kiedy były jakieś długie weekendy na przykład, staraliśmy się właśnie gdzieś pojechać i wtedy jechaliśmy na przykład patrząc, że z Poznania Ryanair na przykład, czy EasyJet, czy jakiś tam Wizz Air mają loty bezpośrednio gdzieś tam, czy lekko oddalone lotnisko było od tej miejscowości, która nas interesowała. I na przykład cyk, kupujemy, mamy fajną ofertę cenową, nie wiem, 100 złotych czy tam ileś w jedną stronę. Nie braliśmy na przykład bagażu takiego rejestrowanego, bo to zawsze też generuje kolejne koszta, w związku z tym pakowaliśmy się tak jak tam mogliśmy, najmniejszej ilości i braliśmy bagaż podręczny. I jechaliśmy sobie na kilka dni. I słuchajcie, to były tego typu właśnie plany, takie wycieczki. Chcieliśmy zobaczyć jak najwięcej miejsc. Stwierdziliśmy, że przy kalkulacji, że nas na to stać, że okej, nie pojedziemy sobie, nie wiem, gdzieś nad morze, tylko właściwie te koszty poniesiemy będąc w Rzymie czy gdziekolwiek indziej. I w ten sposób zaczęliśmy sobie właśnie planować, zaczęliśmy tak to realizować. I słuchajcie, jak to się mówi, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Tak, dobrze powiedziałam, bo ja z reguły palę te wszystkie powiedzenia. Natomiast tak właśnie jest, ale to jest jak najbardziej na plus, no bo też trzeba, słuchajcie, przekalkulować, czy nas na to stać. Na pewno to nie jest tak, że my robimy coś kosztem czegoś i wydajemy pieniądze, wszystkie oszczędności, jakie w ogóle tam mamy, tylko po prostu kalkulujemy, staramy się raz do roku jeździć na jakąś tam wycieczkę. I jeśli mamy na przykład do wyboru, nie wiem, Hiszpanię z tour operatorem za na przykład 3000 od osoby, bo z reguły te wycieczki tak kosztują, no to my chcemy czegoś więcej, chcemy zobaczyć jakieś miejsce, które na przykład jest mniej dostępne i nieco droższe. I jak to jest właśnie z planowaniem tych takich wycieczek typu, tak jak byliśmy na Martynice? Jak to jest? Bo to na pewno wiele osób z Was zastanawia i my w większości tak naprawdę postępujemy w ten sam sposób, czyli jakby procedura, że tak powiem, szukania tych wycieczek, potem nocowania i tak dalej jest bardzo podobna. Jak my to robimy? Generalnie szukamy przede wszystkim jakieś oferty na stronach. Są trzy takie strony, które mają bardzo fajne, zdarzają się na nich być właśnie bardzo fajne oferty. Między innymi jest to Fly for Free, coś takiego. Możecie wejść przez Facebooka, możecie wejść również przez stronę internetową. Jest też strona, która nazywa się Kajak przez Y i strona, której nazwy zapomniałam. Jak to było? Nie wiem. Napiszę Wam, bo nie pamiętam już nazwy, ale są trzy takie strony, na których możemy znaleźć oferty. Najczęściej są to oferty jakby stworzone przez kogoś, czyli na przykład są takie osoby, które gdzieś tam coś
na przykład prognozują, gdzieś coś wyszukują i wrzucają to ogólne, takie informacje ogólnodostępne, że o słuchajcie, możecie pojechać na Dominikanę, ciach ciach, takim na przykład samolotem, jedziecie tu, przesiedlacie się tu i tak dalej, i tak dalej. Są tego typu właśnie oferty, to jest bardzo fajne, bo to właśnie otwiera Wam oczy, pokazuje, że jest takie połączenie, możecie się gdzieś tu przesiąść i tak dalej, i tak dalej, ale jest to troszeczkę, można powiedzieć, no może nie ryzykowne, ale tak naprawdę no to trzeba mieć też odwagę, bo czasami te przesiadki gdzieś tam coś, to wiecie, to też nie do końca jest tak, że każdy z nas się czuje komfortowo w takiej sytuacji. Najlepszym rozwiązaniem jest po prostu szukać jakiegoś połączenia, które nas interesuje bezpośrednio, moim zdaniem, bezpośrednio właśnie u danego przewoźnika, linii lotniczej, tak? W danej linii lotniczej. Czyli na przykład, jeśli Was interesuje, nie wiem, Dominikana, czy obojętnie w ogóle Wyspy Kanaryjskie, no to po prostu znaleźć, nie kanaryjskie, co ja gadam, karaibskie, to po prostu znaleźć takie linie lotnicze, które właśnie takie wycieczki, takie wyloty oferują. No i wtedy szukacie sobie takiego połączenia, szukacie sobie konkretnej daty, patrzycie, jakie są ceny. I tak też było właśnie z nami, jeśli chodzi o Martynikę. My tą Martynikę znaleźliśmy, mój mąż znalazł Martynikę, ona była w atrakcyjnej cenie i dlatego była to Martynika, ponieważ tak naprawdę ta cena była dość atrakcyjna za właśnie tam wylot. Jeśli chodzi właśnie o ceny, jaka to była cena właśnie na Martynikę, to są Wyspy Karaibskie, więc musicie wziąć pod uwagę, że to jest bardzo, bardzo daleko. My tam lecieliśmy w granicach 9 godzin, już dokładnie nie pamiętam, ale to jest mniej więcej taka odległość. I tak, i jeszcze jechaliśmy z Paryża, ponieważ bezpośrednio oczywiście z Polski było chyba z Warszawy, czy tam z Berlina, nie wiem skąd dokładnie, ale tak czy inaczej, to też jest tak, że z Polski często te wycieczki są droższe, więc na przykład lepiej czasami gdzieś mieć ten lot łączony i po prostu wyjechać, nie wiem, z większego lotniska, na przykład tak jak my lecieliśmy właśnie z Paryża, czy czasami bardzo dużo jest wycieczek z Berlina, z Niemiec w ogóle, na przykład Neckermann tam oferuje często, ale to już tak pomijam, bo to i tak jak szukacie czegoś w internecie, jak już macie jakieś tam informacje, no to i tak to znajdziecie i tak zobaczycie po prostu te opcje, że jest możliwość takiej przesiadki, tu kupujecie taki bilet. W każdym razie, żeby tutaj zmierzać do celu cały czas i nie rozwlekać się, ta wycieczka kosztowała nas właśnie na Martynikę, jest, tak jak mówiłam, jest to wyspa francuska, karaibska. Wycieczka za jedną osobę w dwie strony kosztowała nas 300 euro. Czyli przeliczcie sobie, ile to jest. Około 1200, około 1000, powiedzmy, no nawet gdybyśmy zamknęli to te 300. My mieliśmy tam pełne wyżywienie podczas właśnie lotu w jedną i w drugą stronę. A do Paryża musieliśmy bilety kupić sobie sami, ale też to było, to nie były jakieś tam bardzo duże koszty i jakoś to tam w miarę się jeszcze, powiedzmy, kalkulowało. Gdzie na przykład, gdybyśmy chcieli pojechać na Dominikanę, na wyspę również karaibską, ale już nie francuską, jakby nie ten francuski departament, to ceny zaczynały się od 500 euro, także różnica jest bardzo duża. Generalnie wyspa właśnie Martynika była droższa ze względu na to, że właśnie tam obowiązywało euro, natomiast Dominikana już miała tą ich swoją walutę i te ceny też automatycznie były niższe, więc może nie byłoby to, nie wyszłoby na to samo, podejrzewam, że tak czy inaczej, gdybyśmy na przykład byli na Dominikanie, tak teraz rzucam przykładem, to myślę, że i tak drożej by nas ta wycieczka wyniosła, natomiast na Martynice rzeczywiście trzeba było przyznać, że było bardzo, bardzo drogo, już tam na miejscu, czyli robienie jakichkolwiek tam zakupów, czy knajpki, jakiekolwiek tam miejsca były po prostu droższe, ale nie zmienia to faktu, że tak jak Wam powiedziałam, około tamte 1500 zł z tym Paryżem wyniosło nas w dwie strony lot właśnie, sam lot. I teraz co dalej? No mamy lot, natomiast gdzieś się trzeba zatrzymać, gdzieś trzeba nocować i no też nie może to być plaża, wiadomo. W związku z tym, jeśli chodzi o nocleg, żeby to też nie były jakieś tam wielkie pieniądze, warto jest zainteresować się czymś takim, na pograniczu, nie wiem, motel, jakiś hostel, a nie hotel, tak? No bo hotele są najdroższe. Bardzo fajną opcją jest strona Airbnb. Ja też Wam oczywiście wszystko na dole będziecie mieli wypisane, żebyście mogli sobie po prostu łatwo przejść na te strony.
To jest taka strona, która oferuje noclegi i te noclegi są najczęściej w domach u ludzi. Czyli na przykład tak naprawdę możecie sami sobie również coś takiego wprowadzić, jeśli macie, nie wiem, domek i na przykład macie kilka wolnych pomieszczeń, czy nawet jedno. Moglibyście teoretycznie być taką osobą, która oferuje nocleg. Moglibyście przyjąć kogoś z zewnątrz i dostać za to kasę, tak? Można by było tak zrobić. I tak też robią ludzie właściwie na całym świecie, bo ta strona właśnie oferuje noclegi wszędzie, gdzie byście sobie tylko chcieli wyszukać. I wchodząc na tą stronę, jesteście zainteresowani danym miejscem, daną miejscowością, wpisujecie po prostu tą miejscowość i szukacie, określacie sobie też jeszcze widełki, jaka cena mniej więcej Was interesuje, w jaki oczywiście termin i patrzycie. Znajdujecie mnóstwo ofert, ponieważ to nie jest tak, że tam jest kilka na krzyż jakichś tam ofert, tylko naprawdę tam ludzie robią biznesy, tak naprawdę tam ludzie z tego żyją i możecie znaleźć sobie różnorakie noclegi. Mogą to być na przykład, tak jak powiedziałam, w domku, może to być w mieszkaniu, może to być również coś w stylu bungalow, czyli zupełnie odrębne takie jakby mieszkanko, można powiedzieć coś takiego a la kawalerka, czyli już nie dzielicie z kimś tego mieszkania, ale jesteście samoistni. My tak mieliśmy właśnie na Martynice, że mieliśmy coś w stylu bungalow, czyli tak naprawdę nikt nam nie siedział nad głową, nie mieliśmy ludzi, nie mieliśmy tych lokatorów, tylko mieliśmy po prostu zupełnie odrębne, tak jakby właśnie, no tak jak powiedziałam, taki bungalow, czyli taki no... Coś takiego, ale wiecie, co to jest bungalow, podejrzewam, czyli coś takiego małego a la kawalerka. I tak to wyglądało. I tam ceny są też różne, więc oczywiście to jest tańsza opcja, ale możecie też znaleźć no, w ogóle na wypasie jakieś bardzo, bardzo jakieś takie jakościowo, nie wiem, super, super te miejsca, noclegi. Różnie, to jest tak naprawdę, to wszystko zależy od tego, ile Wy macie kasy, ile możecie, chcecie na to przeznaczyć i czego oczekujecie, jakiego standardu oczekujecie, to wszystko od tego zależy. Możecie też prawdopodobnie, tak mi się wydaje, wybrać opcję ze śniadaniem, no ale słuchajcie, właśnie, kolejny punkt, no macie już ten nocleg, to reszta, jeśli chodzi o wyżywienie, zależy właśnie, jaką jesteście osobą, jak lubicie spędzać czas, ponieważ my na przykład wynajmując właśnie takie miejsce noclegowe, no tam macie dostępny właśnie jakiś aneks kuchenny, czy jakąś kuchnię, czy z kimś to właśnie dzielicie, więc możecie sobie ugotować, możecie zjeść sobie chociażby to śniadanie, czy kolację w domu, natomiast na przykład na jakiś obiadek, czy na jakąś kolację wyjść sobie na miasto. To wszystko zależy od Waszych możliwości. Możecie oczywiście jeść też na zewnątrz, ale automatycznie to wiadomo jest trochę droższe. Mając taki aneks czy kuchnię, no to wiadomo, że możecie sobie przygotować tą herbatę, nie wiem, zrobić jakieś kanapki i po prostu w ten sposób to zrobić. A wracając jeszcze do Airbnb, bo tak szybko wyrwałam się już z tym jedzeniem, to jest jeszcze, Wam powiem, taka właśnie strona, która, tak jak powiedziałam, wynajmuje te miejsca noclegowe i to wygląda w ten sposób, że my rzeczywiście, kiedy jesteśmy zainteresowani jakimś tam noclegiem, powiedzmy trafia to w nasz gust, mamy, po prostu wysyłamy jakby takie, tak, takie zapytanie, coś w tym stylu, że chcielibyśmy od tego do tego terminu zostać w tym miejscu i ta osoba, która właśnie zajmuje się wynajmem tego lokalu, czyli właściciel, czy osoba, która jako właściciel powiedzmy podejmuje decyzję, dostaje od nas taką informację, no i jeśli ma wolny termin, no to jest ok, zgadza się i tutaj ta cała procedura już później wygląda w ten sposób, że pieniążki są automatycznie tak jakby z naszego konta ściągane, czy my też płacimy za tą właśnie, za tą usługę, za ten wynajem, ale one nie są jeszcze na koncie tego właściciela mieszkania, tylko one tak jakby są, można powiedzieć, w zawieszeniu, one są jakby na koncie Airbnb, czyli tego serwisu, tego portalu. To tak jakbyście mieli sobie wyobrazić na przykład nasze Allegro, nasze PayU na przykład z Allegro, czyli takiego jakby taką firmę współpracującą właśnie z Allegro. My jesteśmy chronieni, to nie jest tak, że te pieniądze w ogóle ktoś ściąga sobie z naszego konta, czy my płacimy na czyjeś konto i w ogóle nie mamy żadnej ochrony, te pieniądze przypadają, bo ten pan w ogóle jest jakimś fikcyjnym kimś, który mieszka na końcu świata. To nie jest tak. Właśnie dzięki temu, że ten serwis, te pieniążki jak gdyby przetrzymuje do momentu, kiedy my tam nie pojedziemy,
to przez to jest to taka ochrona dla nas, bo jeśli coś nie wypali z dwóch stron, czy to nie wypali z naszej, na przykład z naszego jakiegoś tam roztargnienia, albo nam coś nagle wypadnie, albo na przykład ten właściciel też coś tam, no różne rzeczy się gdzieś tam dzieją. Także to nie jest tak, że te pieniądze nam przepadają, tylko te pieniądze są tak jakby zamrożone na koncie tego właśnie Airbnb, przez co też jest jakaś tam prowizja w związku z tym, ale tak jak mówię, to jest chronione, to nie jest tak, że wy się czujecie zagrożeni, ojejku, że pojedziemy w ogóle w dane miejsce i po prostu nie wiemy, co z nami będzie, bo nie wiem, zapłaciliśmy, a czy ktoś to dostał. Mamy zawsze możliwość odwołania tego i możemy część kosztów mieć zwróconych oczywiście. Także słuchajcie, jest to naprawdę bezpieczna strona, z której można korzystać, dzięki której tak naprawdę możemy takie noclegi znaleźć i to nie jest jakaś firma krzak tak zwana i tutaj coś tracimy, bo to po prostu działa na skalę międzyświatową, międzynarodową i to jest sprawdzane. Też, żeby to nie było, bo przez chwilę sobie pomyślałam, że możecie pomyśleć, że to jest jakaś reklama. To nie jest absolutnie żadna reklama, tylko rzeczywiście my z tego korzystamy. Ta opcja jest fantastyczna, bo możemy sobie sami sprecyzować po prostu, jaki standard nas interesuje, z czego chcemy skorzystać i uważam, że to jest świetna sprawa. Także, tak jak powiedziałam, jeśli chodzi o wyszukanie lotu, jeśli chodzi właśnie o ten Airbnb, czyli nocleg, to z tego my korzystamy. No a wyżywienie. No to tak jak mówię, nie ma tutaj all inclusive, tak? My nie bierzemy jakiejś opcji all inclusive, bo chyba nawet takich opcji nie ma, nie wiem, nawet nigdy się nie interesowałam, ale my zapewniamy sobie wyżywienie po prostu sami. Czyli po prostu stołujemy się albo gdzieś tam w knajpkach na miejscu i też w ogóle co jest fajne, uważam fantastyczne, my po prostu szukamy takich miejsc typowo lokalnych, ponieważ ja się nie boję w ogóle tych wszystkich jakichś bakterii, nie wiadomo czego, słuchajcie, jak trzeba będzie to wezmę lekarstwa, żeby nie wiem, jakoś sobie pomóc w momencie, kiedy gdzieś tam się czymś otruję, a naprawdę mam wielką z tego satysfakcję, że mogę spróbować czegoś lokalnego, czegoś co na przykład często nie jest dla takich turystów idących jakimś konkretnymi szlakami, nie jest dostępne. Ja mam z tego, mówię, satysfakcję, że coś spróbuję, coś co takie jest typowo stricte właśnie lokalne. Także to jest fajna sprawa. I jeszcze na przykład jeśli jedziemy na jakąś wycieczkę, nie wiem, kilkudniową powiedzmy, coś w stylu objazdówka, no to staramy się oczywiście jak najwięcej miejsc zobaczyć. To zależy, oczywiście to też nie jest tak, że my na chama wszystko robimy, nic nie odpoczywamy, tylko po prostu ciągle chodzimy i nic poza tym. Ale mamy obrane jakieś tam punkty, które nas interesują, jakieś miejsca, które warto jest właśnie zobaczyć. I to też najczęściej, przyznam Wam szczerze, mój mąż ogarnia, dlatego że no, też to można wszystko w internecie tak naprawdę wypatrzyć. Można wejść na przykład, jeśli chodzi o knajpki, na przykład można wejść na stronę TripAdvisor. To nie tylko chyba tyczy się właśnie knajpek, ale różnych miejsc, nawet noclegów, jakbyście chcieli. Można w ogóle wszystko tam sprawdzić. Tam są oceny właśnie danych miejsc i możemy potem na przykład stwierdzić, czy warto jest tam pójść, czy ktoś ocenia to pozytywnie, czy jest to w ogóle godne uwagi. Tak samo właśnie z miejscami, które są warte zobaczenia, bo w przewodnikach często jest tak, no nie oszukujmy się, takie mamy czasy, że przewodniki często w nich zawarte są informacje na temat miejsc, które nie wiem, były odpowiednio opłacone, tak? Ktoś za to zapłacił, żeby one się znalazły w danym przewodniku. A to, czy rzeczywiście jest to warte i godne zobaczenia, to już ludzie najchętniej, najlepiej tak naprawdę tą opinię wydadzą. I często właśnie ten TripAdvisor to jest taka renomowana, taka dobra strona, która szczerze informuje o tym, jak rzeczywiście dane miejsce, czy jest warte, czy nie warte, czy warto tam pójść, czy w ogóle lepiej sobie w ogóle to odpuścić i nie płacić na przykład za bilet wstępu. Także można w ogóle idąc gdzieś tam jakimiś szlakami, czy po prostu gdzieś tam włócząc się, można w ogóle zobaczyć naprawdę cudne miejsca przy okazji zupełnie, które nie były wcześniej gdzieś tam oznaczone. Także też pod tym względem, jeśli chodzi właśnie o zwiedzanie, to robimy w ten sposób. My na Martynice wynajęliśmy sobie samochód, bo była za to odpowiednia, dosyć dobra cena. Natomiast często też korzystamy z takich miejskich rozwiązań, czyli na przykład jakieś autobusy, czy na przykład w Paryżu, w Mediolanie chyba, jeździliśmy właśnie metrem. Też to jest bardzo dobrze oznakowane,
Jeśli umiecie w stopniu takim komunikatywnym angielski czy na przykład niemiecki, to poradzicie sobie. Moim zdaniem sobie gdzieś tam poradzicie. My jak byliśmy na Martynice, no to tam już praktycznie było 100% francuskiego, no to już był problem, pomimo że ja się uczyłam francuskiego, to absolutnie nie uważam, że to jest komunikatywny język francuski. To miałam trochę problemów i trochę śmiechu było niektórymi momentami, ale rzeczywiście jakoś sobie tam poradziliśmy, więc no tragicznie nie było. Nie jest tak, że nagle zginiecie, słuchajcie, że w ogóle przepadniecie, w ogóle ręce rozłożycie, nikt wam nie pomoże, więc trzeba po prostu chyba bardziej tak odważnie po prostu podchodzić do tego i nie ograniczać się tym, że nie wiem, nie umiecie języka, czy na przykład jak sobie poradzicie. To nie są takie czasy, że gdzieś zginiecie, że gdzieś tam coś się takiego stanie, że nikt wam nie pomoże. Zawsze moim zdaniem ludzie są w koło, można się kogoś podpytać. Jest mnóstwo informacji, właśnie jest też informacja turystyczna, do której można zawsze zajść, można tam się coś dowiedzieć. No już pomijając w ogóle rozwiązania takie jak ambasady, no to wiadomo, że zawsze można tam pójść w razie gdyby był już naprawdę jakiś duży kłopot. Także moim zdaniem to jest kwestia tego, żeby się nie ograniczać, żeby jakoś szukać takich rozwiązań i naprawdę uwierzcie mi, że jak raz pojedziecie na taką wycieczkę niezorganizowaną, taką, która będzie was po pierwsze mniej kosztować, po drugie będzie po prostu taka bardziej atrakcyjna, no bo na dobrą sprawę to wy decydujecie, co robicie, za ile i jak spędzacie ten czas, to uwierzcie mi, że pojedziecie w kolejną, kolejną i kolejną, bo tak to działa moim zdaniem i zobaczycie dużo więcej, mniej zapłacicie i będziecie bardziej usatysfakcjonowani. Także życzę wam wszystkim tego, żebyście właśnie otworzyli takie swoje horyzonty i zaczęli w ten sposób myśleć, bo to jest naprawdę fajna sprawa.